Dobry wieczór. To tym razem druga część, czyli streszczenie drugiej lekcji, trzecia zasada dynamiki. Postanowiłem to zrobić oszczędnie, to znaczy nie wprowadzać żadnych oznaczeń i nie zapisywać tutaj trzeciej zasady. Jeżeli jedno ciało działa na drugie siłą, pewną siłą, to drugie ciało działa na pierwsze siłą, która... Albo inaczej mówiąc, siły oddziaływania między dwoma ciałami zawsze występują parami. Jeżeli pierwsze ciało działa na drugie, to znaczy to ciało znajduje się pod wpływem siły, której źródłem jest to ciało. I ta siła ma jakiś kierunek i jakąś wartość. Jeszcze raz mówię, to ciało, pięść tutaj za ten, znajduje się pod wpływem siły, której źródłem jest to ciało. No na przykład planeta Ziemia jest pod wpływem siły grawitacji Słońca. Albo ja jestem pod wpływem siły grawitacji Ziemi. To ciało znajduje się pod wpływem siły, której źródłem jest to ciało. I ta siła ma taką samą wartość jak ta, ale przeciwny kierunek. No i to, co jest ważne, to żeby zrozumieć, że tutaj to naszkicowałem, jest ktoś, kto stoi na albo siedzi na krześle, to jest to małe kółeczko i jest jego ciężar. Źródłem tego ciężaru jest przyciąganie grawitacyjne Ziemi. I ta strzałka to jest ten ciężar. Celowo nie dopisuję tutaj żadnych oznaczeń, żeby już nie mieszać FBA, FAB. Mogę tego powiedzieć, że możemy sobie to oznaczyć jak chcemy, bylebyśmy oznaczyli konsekwentnie i nie trzeba się uczyć na pamięć oznaczeń, tylko trzeba rozumieć, na czym trzecia zasada dynamiki polega. Wtedy dowolne oznaczenia, byleby konsekwentne, możemy sobie wprowadzić sami. No więc Ziemia jest źródłem tej siły, która działa na mnie, na przykład siedzącego na krześle. Trzecia zasada dynamiki mówi, że w takim razie ja działam na Ziemię siłą, która ma taką samą wartość, ale przeciwny kierunek. No, mówiliśmy się, że to, co się po polsku nazywa kierunkiem i zwrotem, zredukujemy do jednego słowa tłumaczenia z języka angielskiego direction, no, czyli kierunek. Tak sobie to wyobrażamy. Teraz ważne jest, żeby zrozumieć, i to wyszło w czasie lekcji, nie każda para sił. No teraz tę siłę nazywamy czasem siłą akcji, a tę reakcji, ale to jest symetryczne, no bo z punktu widzenia Ziemi to jest akcja, bo to jest siła, którą ja na nią działam, a to jest reakcja, bo to jest siła, którą Ziemia działa na mnie. Więc znowu to, która siła jest akcją, a która reakcją jest całkowicie dowolne. Nie trzeba jednak, i to wyszło na lekcji, że mamy z tym kłopot, nie trzeba uważać, że jak gdzieś w polu widzenia znajdują się dwie siły, które mają tą samą wartość, ale przeciwne kierunki, to są właśnie siły akcji i reakcji. Wskazówka jest taka, że te siły, o których mówi trzecia zasada dynamiki, przyłożone są do różnych ciał. Dlatego, że ta pierwsza siła, której źródłem jest przyciąganie grawitacyjne Ziemi, przyłożona jest do mnie. Natomiast siła, której źródłem jest moje przyciąganie grawitacyjne, którą przyciągam Ziemię, przyłożona jest do Ziemi. Więc pierwszy taki wniosek jest taki, że jak szukamy tej pary sił, no to one muszą być przyłożone do różnych ciał, prawda? W tym wypadku tu jest inny rysunek tego samego mnie, który siedzi, no i działa na niego i nie poruszam się, a więc zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki siły działające na mnie są zrównoważone i rzeczywiście siła grawitacji to jest ta sama siła, tylko narysowana tym razem na czerwono, zrównoważona jest przez siłę, którą podtrzymuje mnie krzesło czy podłoga, jeśli siedzę na krześle czy podłodze. Ale to nie jest para sił akcji i reakcji. Reakcją na tę siłę jest siła, z jaką ja przyciągam kulę ziemską, a z kolei reakcją na siłę, którą
podtrzymuje mnie podłoga, jest mój ciężar, którym działam na podłogę. To znaczy, owszem, to jest siła, która ma dokładnie tę samą wartość i kierunek, co ta, ale nie jest przyłożona do mnie, przyłożona jest do podłogi. Ja działam na podłogę, mogę tutaj to sklonować i dorysować jeszcze, no chodź tu, klon, bardzo dobrze, i tu to dorysuję, tak? O, teraz ta siła tutaj i ta siła tutaj to są siły, para sił, akcja i reakcja. Moja akcja, tak chyba lepiej sobie to uświadomić, nacisk na podłogę, siła, którą przykładam do podłogi, jest, powoduje reakcję, czyli siłę, którą podłoga działa na mnie. Tak? Ale to są różne siły, tylko wartość tej siły jest taka sama, jak wartość siły ciężkości. No mam nadzieję, że znowu potraficie się w to zanurzyć i potraficie rozebrać ten przykład na czynniki pierwsze. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale no, jakby to powiedzieć, znowu jest tak, że trzeba się nad tym zastanowić. I nie wszystkie, być może nie wszystko będzie od razu jasne, ale trzeba pracować nad tym głową, bo tylko wtedy można to całe rozumowanie tak przetrawić, żeby uznać je za swoje. I do tego warto dążyć. Widzicie, że to są bardzo takie abstrakcyjne pojęcia i próba ich zrozumienia, ich zrozumienie przygotuje was do wszystkiego, czego będziecie się chcieli i musieli nauczyć w przyszłości. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby rozgryzać tajemnice zasad dynamiki Newtona. Dziękuję.